Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ludziska z Epsharem. To jest kolejny odcinek Spidermana. Dostępne nowe ulepszenie. Jak to jest nowe ulepszenie dostępne? Moi kochani, ja ostatnio coś ulepszałem, ale widzę, że się to nie zapisało. Nie, jednak się zapisało. Umiejętności, gadżety, wszystko jest key. Moi drodzy, ulepszyłem wszystko, co mogłem. Wszystko, co się dało. Gadżety, umiejętności, inne dziwne rzeczy. Masz godzinę na znalezienie surowicy. Ile? W przeciwnym razie... umrze. Po prostu tu przyjdź. Moi drodzy, wybaczcie, że w poprzednim odcinku nie ma kamerki. Jakby, ja sobie to sam wykrakałem, nie? Bo na początku poprzedniego odcinka mówiłem: hej, mam nadzieję, że się kamerka nagrywa. I co? I gówno, i się nie udało. Dobra, lecimy, lecimy do Octavius Industries. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest dobrze i tak powinno być. Jakby nie mam podglądu, więc nie widzę tego, czy to się nagrywa, czy nie. Dopiero się dowiaduję, jak już skończę nagrywać, że hej, jednego pliku mi brakuje. Ale trudno, życie. Może kiedyś wymyślę sposób, żeby to działało tak, jak trzeba. Moi drodzy, czekajcie, żeby mnie... holy fuck, do góry. Szukałem Spidermana? Dlaczego? Przecież przed chwilą się lubiliśmy. Ale to jest dziwne wszystko, dobra. To twoja ostatnia szansa na ulepszenie sprzętu i umiejętności przed zakończeniem. Dobrze. Otwieramy drzwi, idziemy. Ostatnia misja fabularna, moi drodzy. Ostatnia misja fabularna. Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa tak trzeba. Jak widać, jesteśmy pokaleczani, pobici, brudni, ukrwawieni. I musimy znaleźć sposób na Otto. Dokonaliśmy przełomu. No. Teraz muszę to zniszczyć. Z pomocą własnego wynalazku. Spidey jak zwykle przygotowany na każdą ewentualność, co? Ja myślę, że on to przewidział. Że prędzej czy później będzie taka możliwość, taka ewentualność. Jest i on. Zupełnie nowy kostium. Wygląda tak jak ramiona Octaviusa. Octaviusa. Octavius. Połączyłem jedno z drugim. Ja pierdziele. Zarobisty jest. Oscorp Tower. Ja pierdziele. Jaram się, ludziska. Otto idzie na najwyższy budynek, pewnie w okolicy. Fajnie było to odbicie w szybie, super to wygląda, jeszcze jak się ten deszcz tam zlewa, ta woda. Relacjonujemy na żywo porwanie burmistrza Osborna na dachu Osborne Tower. Osborne musi być przemoczony do ostatniej nitki. Chcesz, żebym błagał? Nie, żebyś cierpiał. Świat pozna prawdę, zanim pozbierają cię z chodnika. Powiedz im, co zrobiłeś! Ja... nigdy... co masz, zbudowałeś na kłamstwach! Kłamstwach! Ja pierdolę. Ojej, portfel mu wypadł. Ciekawe, czy się będzie dało znaleźć ten portfel. Ukradłeś mi firmę! Pomysły! Powiedz... prawdę! Prawdę. Tak było. Dobrze. Prawda jest taka... Norman się nie tak ugnie. Byłeś cokolwiek wart, pracując. No właśnie. On go będzie jeszcze bardziej podkurwiał. Fajnie mu się w Google odbija miasto. Nie możesz się pogodzić z tym, że jestem lepszy! Jesteś nikim, Otto! Mów mu tak dalej. Otto też tam. Tyle widzieli Osborno. Chyba, że Spidey zdąży go uratować? Oczywiście, że zdąży. On zawsze zdąży. Najwiście. Jaram się jak dziki. Aha, już spierdala. Tchórz jebany. Surowicy.
Otto. Całe życie chciałeś pomagać ludziom. Proszę. To nie ze mną powinieneś walczyć. Z kim? Z Normanem? Zostało mało czasu! Proszę! Nie oddam surowicy do pokoju! Fuck my life! Płaci za swoje! Mogę uzupełnić amunicję gadżetów, zarąbiste. Adung! Ty kurwa. Gnoju. Oddaj mi te surowice! Przecież już pogrążyłeś, Osborna! Nie! On zawsze wychodzi z opresji cało! Niech najpierw straci wszystko! Okej, nie o to mi chodziło, ale niech będzie. Dobra, mamy to, zajebiście. Dobra, wykończenie mogłem zrobić. Holy fuck, ale nie zrobiłem. Dobra, co ty teraz wykminisz mi się kolorem? Podłączysz się do sieci i będziesz jeszcze prądem walił. Aha. Zajebiście. Teraz jeszcze muszę być w powietrzu. Dobra, mogę mu wpierdzielić. Czy jestem w stanie to jakoś wyłączyć? Jestem w stanie, dobra, udało się. Pu. Holy fuck. Pu. Potrzebują tej surowicy! Uleczę to miasto, kiedy Osborn upadnie! Piu. Masz jeszcze ty, ziomuś. Spidey. Pozwól mi oddalić miasto! Okej, troszeczkę to za szybko zrobił. Elektrosiecią cię może potraktuję? Holy fuck, Spidey. Sieć uderzeniowa. Czy to się nada? Ile Osborn płaci ci za ochronę, co? Ja bym chciał, żeby on mi płacił. W końcu by mnie na wynajem mieszkania było stać. Dobra, mamy to. Możemy skopać dopiero. Dobra, uleczyłem się troszeczkę. Wydaje mi się, że wykończenia są zbędne. Że więcej zdziałam, zostawiając sobie energię na, moi drodzy, na ewentualne uleczenie się. Więc nie będziemy tego robić. A przysięgam, że Osborn stanie przed sobą. Dobra, raz. Pyk. Dobra, i napierdzielamy. Którego znałem! Co się z nim stało?! Oho. Rzucaj, Otto, rzucaj. Ale skąd on to wszystko bierze, nie? Oj, nie ma ramionek? Co on odjebał? Ojej, o fuck, wyłączył moje gadżety też. A jego ramiona dalej działają, zajebiście. Otto pewnie studiował plany, które były u nas. Wiedziałeś? Co? Cię ostrzec, Peter, ale nie słuchałeś! O skurwysyn. Wiedziałeś. Nie pozwolę ci wygrać! Bo co? Zabijesz mnie, tak? To zbyt wiele dla mnie znaczy! Ale nie więcej! Niż dla mnie! Mhm. My nie mamy pajęczyny. Ja ci tylko tak, Peter, przypomnę.
To ja tam jeszcze cegłą dostał, nie? Byle tylko ludzie nie poznali naszej tożsamości, bo będzie trochę przypał. Teraz się będziemy na boku budynku napierdzielać z nim? No to wygląda. Unik. Unik. Nie cierpiałeś tak jak ja! Aha. Unik. Powinieneś być po mojej stronie! Byłem cały czas. Nie dajesz mi wyboru, Otto. Proszę, pomyśl o tym, kim byłeś. Jego już nie ma. Nie możesz... Moim mentorem, w jakimś sensie. W takim razie sam będziesz musiał to zrobić. Byłeś moim bohaterem. No właśnie, bohaterem. Wiele dla mnie znaczyłeś. Co? I przejebałeś se. Dlaczego mnie do tego zmuszasz? Ojej. Okularki ci spadły. Zmęczonego, Parker. Niezmęczony. Zawiedziony. Zraniony. O. Zapląta go w tych jego mackach. Holy fuck. Takiego bym na twarz nie chciał przyjąć. O skurwes, w serduszko! Jeśli chcesz zmienić świat, musisz być w stanie podejmować naprawdę trudne decyzje. W pełni się z tobą zgadzam! Wyciągnij go... Nie! Nie! Ja pierdolę! Nie masz pajęczyny, chłopie. Jaka, co to się dzieje w ogóle, nie? Czy Otto przeżyje? Peter. Przepraszam, ja nie chciałem. O Boże. Wiedziałem, że się ode mnie odwrócisz, tak jak cała reszta. Ja... Sam do tego doprowadziłeś. Odwrócę? Ubóstwiałem cię, twój umysł, sumienie, chęć niesienia pomocy, to, że się nie poddawałeś. Bo ludzie tacy jak ty i ja mają powinność, mamy obowiązek wykorzystywać talent, żeby służyć innym. Nawet jeśli nas nie doceniają. Musimy robić to, co najlepsze dla słabszych od nas. Bez względu na to, czy to rozumieją. Nie mylisz się! Zawsze byłeś dla mnie wzorem! I wszystko przekreśliłeś! Myślałem, że go jebnie tą macką. Oczywiście. Masz rację, Peter. Przepraszam, ja nie chciałem. Teraz to widzę. Tak? A, chuja widzisz, kurwa. Interfejs neuronowy pomieszał mi w głowie. Nogami ruszyć nie możesz, to dlatego. Ale naprawię to. Razem to naprawimy. Ty i ja. Jeśli mi pomożesz. Niedoczekanie. W mojej mocy. Żebyś zgnił w pierdlu. Nie! Jeżeli mnie zamkną, zabiorą mi ramiona! Będę tkwił w tym bezużytecznym ciele! No niestety. Proszę, Peter. Wiesz, że nie byłem sobą. Mówiłeś, że nigdy mnie nie opuścisz. Obiecałeś. A to ty opuściłeś mnie, więc jakby... Sam to spierdoliłeś, Otto. I oczywiście. Możesz być spokojny, że nie zdradzę twojej tajemnicy. Zrób to, co uważasz za słuszne. Tylko to nam zostało. Peter?
Nawet jeśli boli jak diabli. Peter, dokąd idziesz? Peter! Peter! Życie. Dobra, ale co z May? Co się stanie z May? Są dziurą, nie? Jeszcze się nada. Musimy zużyć całość, żeby zrobić więcej dawek. Ile to potrwa? Godziny. Może dzień. A gdybyśmy kogoś teraz wyleczyli? Nie starczyłoby dla pozostałych. Czy my dostaniemy wybór, czy gra podejmie wybór za nas? A Michaels wie? Ja pierdolę. Wszystko będzie dobrze. Mam tu odtrutkę. Zdejmij tę maskę. Chcę zobaczyć twarz bratanka. Wiedziałaś? Już od jakiegoś czasu. Nie chciałem cię martwić. Bałam się. Ale jestem z ciebie taka dumna. Ben też byłby dumny. Ocaliłeś tak wielu ludzi. Nie wiem, co mam zrobić. Wiesz, Peter. No i tak. Z matka Milesa, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Peter stracił wszystkich. Tak na dobrą sprawę. Parker! Nie, nie będzie tak. Już myślę. Dobra, co teraz? Wygląda jakby już troszeczkę doszedł do siebie po tym wszystkim. Jesteśmy w tej samej knajpie, w której byliśmy ostatnio. Mary Jane Watson, zastępca redaktora. Gratulacje! Daily Bugle? Zajebiście! A co u ciebie? Znalazłeś pracę? A, nie, ale... Zaraz przyjmę zamówienie. Dziękuję. Mhm. Właściwie to rozważam zmianę zawodu. Hmm? Chyba zostanę szefem kuchni.
Przepraszam, ale... jesteś naukowcem. Przepraszam, ale co ty pierdoli? Podczas ostatniego projektu stworzyłem potwora, który niemal zniszczył miasto, tak więc... A przynajmniej miałeś z kim walczyć. W sumie... robisz obłędne kary z kurczakiem. To prawda, ale pierożki mi nie wychodzą. Wyjeżdżasz? A, moje nowe... Nie, to twoje rzeczy. To nie jest gotowe, więc przez tydzień będę pomieszkiwał u Milesa. Albo mógłbyś też pomieszkać u mnie. No chyba, że nie chcesz. Nie, to znaczy tak. To znaczy nie, że nie chcę, w sensie, że chcę, ale... O ile ty chcesz. Zawsze tego chciałam, Beat. O, teraz tego chciałaś. A wcześniej byłaś taką wredną suką dla mnie, o. Serio. Wychodzi na to, że skończyliśmy, moi kochani, główną fabułę Spidermana. Jak wam się podobało? Ja jestem zachwycony jakby gierką, serią i tak dalej. No było... były grube momenty, były totalnie grube momenty czasami. Zajebiście mi się grało w to. Jeszcze mamy 3 dodatki do ukończenia. No, powiem wam, jaram się. Jestem ciekaw, na ile dodatki starczą. Tutaj mamy, to jest, o ile się nie mylę, chyba 35 odcinek. Wybaczcie, więc troszeczkę nam to zajęło. Nie wiem, czy będziemy ogrywali dodatki od razu. Może zrobimy sobie krótką przerwę i wrócimy do Spidermana po jakimś czasie, ale póki co, no, jestem zachwycony. Zachwycony, nie mogę się doczekać, aż druga część wyjdzie na pecety, bo prawdopodobnie dopiero wtedy ją ogramy i aż zakupię Milesa, bo jeszcze mamy jakby tam, jakby... To nie jest sequel, jakby to, co się dzieje po tym, tak? Między jedynką a dwójką. Tam już sterujemy Milesem, tam już mamy zupełnie innych bohaterów. Pewnie będziemy mieli wujka Arona. O ile z jedynki, co nieco pamiętałem, co nieco wiedziałem, bo oglądałem tam jakieś serie kiedyś, to z dwójki ani z Milesa nie wiem nic kompletnie. Jakby domyślam się tylko rzeczy, tylko tyle, że Miles tam ma jakąś elektryczność czy coś tego typu. A tak, tu nie wiem kompletnie nic, bo nie oglądałem, nie grałem, nie widziałem nigdzie, także też będzie ciekawa seria. Ale najpierw porobimy sobie inne, musimy jeszcze skończyć Dying Lighta, którego zacząłem i oczywiście porzuciłem, jak to mam w zwyczaju robić z tymi seriami. Mamy też, ja przynajmniej mam coraz większą ochotę na to, żeby wrócić do Harry'ego Pottera i skończyć go. Ale to zobaczymy. Póki co kończy się rok, chciałbym najpóźniej w Sylwestra albo w Nowy Rok zacząć nową serię z gry, którą zawsze, jakby to jest taka tradycja u mnie, że ją ogrywałem praktycznie każdego roku na święta, jak w tym okresie świąteczno-noworocznym. Więc pewnie będzie nowa seria. Oprócz tego, tak jak mówiłem, przynajmniej te dwie serie, które chciałbym skończyć. No i zobaczymy, co będzie dalej. Póki co, czy ja to mogę pominąć jakoś, czy my to musimy oglądać? Wcześniej, aby pominąć. Pomijamy napisy końcowe, zobaczymy, co będzie teraz. Sęk w tym, jak ją zaprosisz? Za bardzo się stresuję. To gdzie chcesz to postawić? Może być tutaj. Liczyłem, że się scena nie pominie, bo wiedziałem, że jest. Słuchaj, Pete. No? Chciałem pogadać o czymś, czego nie mogę powiedzieć mamie. Co jest? No... dzieje się jestem coś dziwnego. Z moim ciałem. A... dorasta. No. No wiesz, jesteś w takim wieku, że twoje ciało zaczęło się zmieniać, więc... Peter. Mogłeś zauważyć, że w pewnych miejscach, na przykład... Nie to. Wiesz co, chyba lepiej będzie, jeśli ci pokażę. Nie. Trochę dziwne, nie?
czy ja wiem? Zajebiście. Gdzie rozumiem, że Miles nie wiedział o tym. Nie wiedział, do samego końca nie wiedział. Pomijamy jeszcze te napisy, zobaczymy, co się odblokuje, czy się coś odblokuje. Nowy kostium na pewno dostaniemy, ten, którym kończyliśmy grę. I mamy, o, mamy jeszcze jedną scenę. O tej nie pamiętałem. O tej chyba nie pamiętałem, moi drodzy. To jest ten ukryty, to jest to ukryte pomieszczenie, które było w jego biurze. Dalej mi nie daje spokoju ta jedna, jakby, nie wiem, terrarium. Ujmijmy to, o właśnie to, bo tego nie sprawdziłem. Byliśmy tak blisko. Okej. Tutaj mamy, zgaduję, teaser Green Goblina, który w którejś części na pewno będzie. To zgaduję jest Harry. Skoro mówisz, że jest blisko i... A to coś wygląda jak Venom. To na pewno jest Venom. Tak, a to jest Harry. Dziabnij do szyby? Symbiot? No, oczywiście, że tak. Jakby to jest do domyślenia się, że to jest Venom, bo jakby... Wy to już pewnie wiecie. Bo jest to w drugiej części, jest Venom we własnej osobie, więc... Mamy to. Gratulacje, udało ci się ukończyć główną linię fabularną, ale przygoda trwa. Możesz teraz zmieniać parę dnia w stacjach badawczych. Możesz również zacząć nową przygodę na najwyższym poziomie trudności lub rozpocząć nową grę plus. Powodzenia, bohaterze. Dobra. Kostium anti-ok. Dobra, pokażcie mi kostiumy. Moc kostiumu. Co to jest? Stale uzupełnienie zapasowników wybranego gadżetu. Dobra, to mnie nie interesuje. Kostium kamuflujący, tu jest kostium anti-ok. Zajebisty jest. Tu mamy jeszcze kilka kompletnie nieodblokowanych kostiumów. Jestem ciekaw, które to są, ale mogą to być kostiumy z dodatków, więc z tym się nie przejmuję na razie. Mamy też kilka kostiumów, które moglibyśmy kupić, ale nie mamy wystarczającej ilości materiałów, moi drodzy. Na przykład ten duchowy kostium, który jest przekocurem. Mamy dwa punkty umiejętności, zostały nam dwie rzeczy do odblokowania. Odblokujmy sobie to, innowator, a siecią Miota zrobię kiedyś przy okazji. Moi drodzy, zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to, skończyliśmy. Skończyliśmy to. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się tym razem ta kamerka nieszczęsna nagrała. I widzimy się już następnym razem, w następnym odcinku, w następnej serii. Nie wiem, tak jak mówiłem, czy to będzie... Spider-Man, czy to będzie coś innego. Zobaczymy, zobaczymy. Ale ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie odcinka, za oglądanie serii i trzymajcie się. Do usłyszenia kolejnym razem. Hej, hej.